przy jakich zachowaniach zapalają ci się czerwone flagi? Jak ta druga osoba mówi tylko o sobie i jakby nie jest zainteresowana nami, lub gdy właśnie w ogóle się nie odzywa, tylko tak siedzi w ciszy, no to też tak nie do końca, no bo to musi być obustronne zainteresowanie. Na pewno rozmowa rekrutacyjna na pierwszej randce, ale też myślę, że opowiadanie o swoich byłych, na przykład w sposób negatywny, albo w ogóle opowiadanie o nich na pierwszej randce, wydaje mi się, że jest trochę dziwne. Jakaś agresja, nawet taka minimalna do innych, to też na pewno to trzeba uważać, szczególnie kobietom. Czerwone flagi, rozmawianie o swojej byłej dziewczynie, rozmawianie za dużo o swojej pracy, rozmawianie o filmach z Robertem De Niro. A czemu? No bo to jest określony typ ludzi, który rozmawia o filmach Roberta De Niro i to jest nie dla mnie. Kiedy ostatnio byłeś na randce? Z tydzień temu. Okej, okay, i gdzie? W kinie, potem na kolacji byliśmy i gdzieś jeszcze byliśmy. No nie pamiętam, no i coś tam jeszcze robiliśmy, ale w kinie i na kolacji. Udało się? Udało się. A idealne miejsce na randkę? Ja myślę, że kino. Ale w kinie nie porozmawiasz. To prawda, ale mi się podoba ta taka, ta cisza. I to jest fajne, podoba mi się to. Ja w ogóle lubię z ludźmi milczeć, a w kinie jeszcze jakby wszystkie warunki są do tego, że się nie wstydzisz na początku. Więc wydaje mi się, że to jest fajne. Jeżeli możesz z kimś pójść do kina na samym początku się nie wstydzić, tej ciszy dziwnej i tak dalej, że nie gadacie cały czas, to moim zdaniem to jest dobry znak. Żeby porozmawiać, a do kina na przykład średnio. Ja też spoko tego potem, żeby mieć jakby czas na to, żeby po prostu porozmawiać o na przykład o tym, co się widziało. No. Moim zdaniem kino odpada. Dlaczego? Na pierwszą randkę jest tragiczne, bo się, no, siedzi się 3 godziny i się w ogóle nie rozmawia. No ciężko określić, czy jest fajnie, czy nie. No jak się już ma długo dziewczynę, wiadomo, że można pójść do kina, tak jak się idzie, nie wiem, z kolegami, z przyjaciółmi, czy tam z rodziną. Ale nie, na pierwszą randkę uważam, że tak jak powiedział pierwszy kolega, czyli że jakaś kawiarnia, restauracja. A byłaś kiedyś na nieudanej randce? Na więcej nieudanych niż udanych. Okej, okay, a opowiesz o jakiejś? O takiej najgorszej, jaka przychodzi ci do głowy. I dlaczego była nieudana? O Jezus, dobra. No to kiedyś właśnie spróbowałam z aplikacji randkowej. Chłopak był 7 lat ode mnie starszy, albo 8. I poszliśmy do jakiegoś takiego modnego baru w Warszawie. I zamówiliśmy tam butelkę wina i sobie gadamy i było spoko. I potem on zaczął opowiadać jakieś mega dziwne seksualne rzeczy o swojej siostrze. I ja nie wiedziałam, co mam powiedzieć, więc powiedziałam, że o sorry, niestety mam problemy rodzinne i w ogóle i muszę już iść. I poprosiłam jeszcze znajomą, żeby do mnie zadzwoniła, żeby udawała, że to jest poważne, bo się bałam, no bo to było mega dziwne, szczerze mówiąc. I pojechałam do domu i potem nalałam sobie wody do wanny i tak się zastanawiałam bardzo długo nad tym, co się stało. I wtedy odinstalowałam aplikacje randkowe.